Maneczko z tej strony tu była tym razem. No, nagrywam to wideo ponownie. Nie wiem, czy widzieliście poprzednie, no ale okazało się, że jest nieodpowiednie dla reklamodawców, dlatego muszę to nagrać ponownie. No, to będzie to samo, tylko że spokojnie. O co chodzi? GeForce RTX 3060 Ti. Dzisiaj premiera. Zdecydujące zagranie. Cena jedyne 1899 zł. Mamy tutaj wykres jego możliwości. No i ten RTX 3060 Ti jest, jak widzimy, 80% mocniejszy od GTX-a 160. Tutaj no to już jest prawie 99% mocniejszy, a w Borderlandzie 3 jest 50% mocniejszy. Po włączeniu DLSS mamy ponad 110% więcej klatek. Zobaczmy, jaka jest cena tego RTX-a. W sklepach typu X.com. Cena jest brak ceny, czyli nie mamy tutaj oficjalnej ceny niereferencyjnych. Ta cena pokaże się najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj i mam wrażenie, że będziesz musiał szybko dokonać zakupu, gdyż dostępność będzie na pewno niska. Ten produkt ma wydłużony czas dostawy. No wiadomo, że trzeba będzie, jak tylko wyjdzie, klikasz i ustawiasz się w kolejce jak najszybciej. Na pewno dużo pójdzie na Allegro, będą po 3000 zł. Trzeba być szybkim, żeby i jutro, koniecznie. Jak nie zdążysz jutro, no to już myślę, że w tym roku nie kupisz. Przynajmniej w tym sklepie. Co jeśli chodzi o konkurencję? Zobaczmy, jak to wygląda w Morele.net. A w Morele.net nie ma jeszcze. Przynajmniej nie widzę. Brak. Trzeba będzie poczekać. Zobaczy się jutro. W każdym razie kontroluj, bo to może być dzisiaj jedyna twoja szansa na zakup tej karty jeszcze w tym roku. Co do ogólnych danych technicznych, może tutaj weźmy sobie na benchmark.pl. Tu mają benchmarki, tu mają, jak widzisz, ja sobie tylko ustawię. Tu jest w porównanie do 2080 Ti, widzimy 8 nanometrów Ampere, większa ilość jednostek cieniujących, o połowę mniejsza jednostek teksturujących i prawie taka sama ilość jednostek rasterujących. 152 tylko rdzeni Tensor, dość mało. Aczkolwiek trzeciej generacji, cokolwiek to oznacza. Większą mamy moc obliczeniową, była z 16,2 teraflopów. Wyższe zegary niż w 2080 Ti. Mniej RAMu, bo jedynie 8 giga, troszkę mało, takie wrażenie, no ale więcej jest zarezerwowane na 3080. Przepustowość pamięci jest niższa niż w 2080. Jeśli chodzi o benchmarki, to tam nie ma co patrzeć. Zobaczmy gry. Tomb Raider mamy bardzo wysoko. Praktycznie wyniki są takie jak w 2080 Ti. Czyli karta za 5000, która kosztowała no dosłownie 5000. Dzisiaj taką moc możemy mieć w karcie za niecałe 2000. Zobaczmy inne gry. Tu już jest w 4K. Również bardzo wysoko. Full HD to już nie wiem, przejdźmy jakąś inną grę. World Z. I tutaj jest również zaraz pod 2080 Ti. To dalej mamy World Z, może Far Cry 5 i tu już będzie ostatecznie. Tam jesteśmy parę klateczek, no to dosłownie 3 klatki pod 3070. No i tu już troszeczkę jest niżej pod 2080 Ti. Jest nieźle. Za te pieniądze naprawdę
elegancka karcioszka. No i tyle, jeśli chodzi na dzisiaj. Pamiętaj, śpiesz się, dzisiaj musisz kupić, bo w tym roku nie zdążysz. Pozdrawiam i polecam. Trzy razy to samo na końcu mówiłem, ale to, żebyś sobie zapamiętał dobrze.